projektu uchwały według druku nr 6, to jest projekt Komisji Edukacji. Macie Państwo go przed sobą. Panie Przewodniczący, zabrać głos w tej sprawie? Może szybciutko. Proszę Państwa, Państwo macie przed sobą, mamy mniejszą kwotę niż w zeszłym roku, 339 tysięcy złotych. Przedszkole nr 11, 150 tysięcy złotych na dofinansowanie remontu. Przedszkole nr 92, 5 tysięcy złotych na wykonanie projektu przyłącza. Szkoła nr 29, remont filaru, 32 tysiące. Szkoła nr 65, remont filaru. Pani tutaj Bogusia dzisiaj przyniosła o zmianę, w związku z tym możemy to dzisiaj już nawet poprawką, to jak już to proszę pisać poprawkę. Nie trzeba było zmieniać drugi raz uchwały. Idzie pismo pani Bogusia przyniosła o wymianę tych lamp, tych pól na zamiast filaru. To prosiłbym, żeby potem uniknąć drugi raz procedowania uchwały. Szkoła nr 137 przy Wrobela, wymiana z okien WCV 35 tysięcy złotych. Zespół szkolny przy szkole nr 1, kontynuacja wymiany nawierzchni schodów, te z osoby przedszkola 6 tysięcy złotych. Ale tu nie ma słowa wymiana, czyli mamy sobie do... Kontynuacja nawierzchni schodów wejściowych. Brakuje słowo wymiana, czy to pisujemy, proszę Państwa, wymiana, bo to jest wymiana, proszę dopisać, bo to jest kontynuacja wymiany nawierzchni, proszę sobie dopisać, wymiany nawierzchni schodów wejściowych. Jest jeszcze drugi błąd, żeby nie Gościński, tylko Gościński, ale to jest wyrówka na dole, ale to tak jest szczegół. Zespół szkół nr 2, kontynuacja do rekolokacji 7 tysięcy złotych. Proszę Państwa, otwieram dyskusję. Czy będzie poprawka, czy nie będzie? Myślę, że nie. Teraz tego, że jest, ale... No, nie będzie to. Czy jest jakiś, czy ktoś Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Czy mamy głosowanie imienne? Nie mamy. W związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 6? Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie ma. 18 za, 0 przeciw, 0 przeciw. Rada przyjęła. Ci, którzy byli na komisji, to wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak, ja mówiłem, ale nie chciałbym być właściwy. Zaczął się śmieszyć, a jestem wyżowiec poprawki. Ja też byłem na komisji, a co wy chodzi? Prawka też jeden ma. Nie miał nowa pisać. Proszę Państwa, jeszcze raz przypomnę wyniki głosowania. 18 za, 0 przeciw, 0 przyjmujący. Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania druku, projektu uchwały według druku nr 7, to jest projekt Komisji Edukacji. W następującym brzmieniu jest to do Rady Miasta Krakowa, dokładnie mówiąc do Prezydenta Miasta Krakowa. Po wprowadzeniu do budżetu na 2013 rok remont dachu ulicy Szkoły Gimnazjum nr 4 przy ulicy Podjednej. Jest, proszę Państwa, poprawka zarządu w tej sprawie. Żeby napisać do uzasadnienia. Otóż uzasadnienie, to poprawka jest następująca. Dach na budynku gimnazjum nr 34 jest w złym stanie, wymagającym szybkiego remontu. Koszt remontu dachu przekracza możliwości finansowe rady. Należy dodać, że remont dachu jest kolejnym etapem termomodernizacji budynku. Pierwszy etap, to jest wymiana okien, został sfinansowany ze środków bieżących, będących w dyspozycji Rady Dzielnic. Otwieram dyskusję. To jest treść poprawki. To jest treść poprawki zarządu co do uzasadnienia, czyli zmian zarządzania. W związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki zarządu zmieniającej uzasadnienie? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę. I teraz, proszę Państwa, głosujemy treść uchwały według druku nr 7 wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę według druku nr 7 wraz z przyjętą poprawką. Proszę Państwa, projekt uchwały według druku nr 8
ustawie wprowadzenia do budżetu, to jest projekt uchwały komisji, w ustawie wprowadzenia do budżetu jest Krakowa na 2013 rok pod nazwą termomodernizacja szkoły nr 29 Alia Tegłowskiego 12 oraz termomodernizacja szkoły podstawowej nr 65 w celu jest napisane lata 2016 wnioskuje do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do budżetu miasta Krakowa na 2013 rok zadań pod nazwą termomodernizacja szkoły nr 29 Alia Tegłowskiego 12 i termomodernizacja szkoły nr 65 w celu 65. Uchwała chodzi o życie z dniem podpisania, uchwała realizacją zadań statutowych dzielnic. I tutaj też jest, proszę Państwa, poprawka zarządu do projektu uchwały, poprawka do uzasadnienia. W uzasadnieniu dopisuje się, Rada Dzielnicy podjęła ze swojej strony działania mające na celu zmniejszenie środków przeznaczenia na ogrzewanie szkół. Pierwszy etap była wymiana okien, które Rada finansowała w całości ze środków własnych. Kolejnym etapem termomodernizacji jest oświetlenie budynków. Koszty zadań przekracza możliwości finansowe Rady. Otwieram dyskusję. Też poprawka. Czyli tylko też uzupełnienie uzasadnienia. Też uzupełnienie uzasadnienia, bo uważamy, że się zwracamy do wydziału, do urzędu, do prezydenta, no to należy coś więcej napisać, do tego, żeby zapis tego. Nie widzę, w związku z tym, proszę Państwa, przy tym głosowania, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem poprawki zarządu dotyczącej uzasadnienia. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 18 za 0, 6 do wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła poprawkę. I teraz głosujemy, proszę Państwa, uchwałę wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z przyjętą poprawką do druku nr 8? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 18 za 0, 6 do wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła uchwałę wraz z przyjętą poprawką. Proszę Państwa, to jest projekt uchwały zarządu w sprawie wprowadzenia do budżetu miasta Krakowa na 2013 rok zadania pod nazwą ulica Śliska, rejon Sławia. Była dyskutowana w ostatnią sesję, była na komisjach dyskutowana. Rada Dzielnicy 13 wnioskuje do prezydenta miasta Krakowa o wprowadzenie do budżetu miasta Krakowa na 2013 rok zadania pod nazwą ulica Śliska, rejon Sławia. Oczywiście wybrać się Komisja Infrastruktury, jest opinia pozytywna. I uzasadnienie. Uchwała z realizacją zapisu zawartych w statucie Sławy znajdującej się w pasie drogowej ulicy Śliskiej, która łączy ulicę Kalwaryjską z ulicą Zamojskiego, są ważnym ciągiem komunikacyjnym, z którego korzystają mieszkańcy Krakowa, uczęszczający drogą do Kościoła Matki Bożej Pomocy oraz uczniowie i studenci m.in. 4 Liceum Ogólnokształcącego, Krakowskiej Szkół Medycznych, w tym Wydziału Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskiej Szkół Artystycznych. Zabytkowe schody wykonane są z bloków kamiennych, które wymagają wymiany ze względu na bardzo zły stan techniczny. Realizacja tego zadania przekracza możliwości finansowe Rady. Otwieram dyskusję. Nie widzę. Mamy wnioski? Nie mamy. W związku z tym przystępuję do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 9? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Chcę zapytać o punkt nr 9. Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania projektu uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa. To jest druk nr 10 w sprawie zadania powierzonego Rady Dzielnicy w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa Bezpiecznych Krajów. Paragraf pierwszy. Zmienia się zakres rzeczowy dofinansowania zadania związanego z prowadzeniem działalności profilaktyki z placówek oświatowych przez Radę Miejską i środki w wysokości 2,5 tysiąca osoby przenosi się z paragrafu 4300 na paragraf 4210 z celem współfinansowania zakupu pomocy finansowej autowodzi. Profilaktycznej. Ja co? Finansowej. Profilaktycznej autowodzi. Ufa, wchodzi w życie z niepowodzeniem. Przypomnę tylko ci, co nie są w komisji, że sprawa dotyczy zmiany generalnej paragrafu. Bo na komisji po prezentacji między innymi przez Straż Miejską chcielibyśmy, żeby na terenie naszej dzielnicy oddział miał taki zestaw autochodzi, który może po szkołach podstawowych lub po przedszkolach robić szkolenie zachowania się bezpiecznego na drodze, przechodzenia przez pasy i ten autochodzi, który właśnie 2,5 tysiąca złotych, które akurat mamy te pieniądze, znaczy są zablokowane, że nie mogą teraz tego zrobić, a mamy na materiałach, tak powiem, nie propagandowy, tylko profilaktyczny. I to jest jako profilaktyka, ale nie te parę. Otwieram dyskusję. Panie Wolku, pan nie będzie wziął z kamizelek, czy to będzie z kamizelek? Nie. Nie. Ale nie ale w tym roku kamizelki już wszystkie zostały kupione. To pana przewodniczącego komisji. Przepraszam. Przepraszam.
Tak, panie Wolku, nie będzie wzięte? Nie. Dobrze. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Poprawki jakieś nie ma. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 10? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, do 4, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę według druku nr 10. Proszę Państwa, projekt uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa, druk nr 11, w sprawie planowanych zmian trasy tramwajowej nr 8. Wnioskuje się o zachowanie dotychczasowej przebiegu trasy tramwajowej nr 8 Bory Pęski do Rolnicy Mały. Paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie w niekonfidencji. Jest poprawka zarządu w tej sprawie. Do uzasadnienia, uchwały z realizacją zapisów statutowych. Taka jest poprawka zarządu, że w uzasadnieniu dopisuje się następujące słowa. Dotychczasowa linia nr 8 ma kilku dziesięcioletnią historię, bowiem funkcjonuje już od 1949 roku. Jej przebieg od Dworku Pańskiego do Bronowiski sam jest przyzwyczajenia kilku pokoleń Krakowian, jak i również mieszkańców okolic Krakowa. Obsługuje duże osiedla łączące ze Śródmieściem, które skoncentrowane są szkoły, instytucje, urzędy, placówki kulturalne i przedsiębiorstwa. Trasa ta przebiega przez cały Kraków. W tym całe Śródmieście, gwarantuje bezpieczeństwo dzieciom i osobom wjeżdżającym do szkół, a także osobom starszym, dla których przesiadki stanowią wyjątkowo duże utrudnienie. Ze szczególnym naciskiem należy zaznaczyć, że jest to tak zwana linia papieska, wymieniana we wszystkich przewodnikach turystycznych o dużej rentowności. Zatem jej likwidacja wiązałaby się z wielką stratą wizerunku miasta w kontekście turystyki. Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że w wyniku dokonania zmian przebiegu tej linii nastąpi chaos komunikacji dla połowy aglomeracji krakowskiej. Powyższy, jak i wielu innych powodów, trasa nr 8 powinna pozostać bez zmian. Ja przypomnę Państwu tylko, że w sytuacji, zresztą na ostatniej sesji zapraszałem wszystkich chętnych, którzy by chcieli iść do ZGIT-u, została przedstawiona informacja, to co udało się zeskanować w pierwszej wersji, zostało Państwu wszystkim mailami przesłane. W ostatniej wersji, w ostatnim czasie, wtedy, kiedy dostaliśmy tę wersję elektronicznej również. W związku z tym ja rozumiem, że tu jest projekt komisji, ale jeśli byłyby jakieś inne również wnioski, to rozumiem, że teraz jest czas na to, żeby zabrać głos. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że po rozmowie z panem dyrektorem Saponiem mówił, żeby na dużo nie liczyć. Łączy się to, proszę Państwa, przede wszystkim z tym, że otwierana jest linia tramwajowa na Ruszaj. Będzie i dzięki przez to ilość, że tak powiem, to nie są motogodziny, tylko to są tak zwane wozokilometry. Miasto ma zakontraktowane ilość wozokilometrów. Te wozokilometry mają to do siebie, że łączą się z pieniędzmi i po prostu ograniczają w innych miejscach, to nie jest maszynizacja, że ograniczają w innych miejscach, że można było odpalić tam, czyli nie tramwajowe. Pragnę powiedzieć, że taką dużą zmianą również będzie zmiana przebiegu trasy nr 11, która przebiega, akurat łączy naszą dzielnicę, praktycznie całą dzielnicę łączyła, bo łączyła od Małego Płaszowa i szła przez Stare Podwórze. Trasa nr 11 według nowej, że tak powiem, marszrutyzacji jeździ na Mały Płaszu, ale omija Stare Podwórze i przejeżdża ulicą Litla. Jedzie na Ruszaj przez most Gąbalski. Natomiast jedyne pocieszające, że mieszkańcy Warszawa będą mogli, jak się ktoś leczy na szwedzkie, bo kiedyś jak była jedenastka, to ktoś powiedział, a nie dojeżdża na szwedzką. Ja mówię, ale dojeżdża do urzędu, jeździ do Starego Podwórza, jeździ do Urzędu Skarbowego i jeździ pod ZUS. Ale ktoś powiedział, ale nie jeździ na szwedzką. A teraz będzie jeździć na szwedzką. Przyznałem Państwu, macie, jakby Państwo, trudno mi się wypowiadać. Natomiast linia nr 8 jest taką, no, jest kręgosłupem od wielu lat tutaj w Górskim, jeżeli chodzi o Stary. Poza tym ta papieska linia to
pierwszym. Franciszkana już zapowiada, że zapraszamy się modlimy. Chciałbym również powiedzieć, że przyzwyczajenie. To jest tak, że jeśli ktoś nieczęsto wiedział tą komunikację zbiorową i nagle się zmienił do prawa i nie wiedzie czemu. Co do nas, co do liczby, nas też tak. Proszę Państwa, czy są jakieś poprawki co do zmiany przebiegu trasy? Ale trzeba tam dopisać, że mieszkańcy się domagają. Proszę Pani, proszę, jest to w uzasadnieniu, jest to poprawka. Jest, oczywiście poprawka. Proszę Państwa, no my występujemy w imieniu mieszkańców, rozumiem, no tylko własnych. I jest to napisane, proszę Państwa, że przywyższenia kilku pokoleń Krakowa oraz mieszkańców okolic Krakowa. W związku z tym ja myślę, że jest tutaj w kilku miejscach mieszkańców. Otwieram dyskusję, nie widzę. W związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania poprawki zarządu. Kto z Państwa radnym jest za przyjęciem poprawki zarządu do druku nr 11? 18 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 za. Przyjęła poprawkę i teraz głosujemy cały uchwałę wraz z przyjętą poprawką. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały wraz z poprawką do druku nr 11? 18 za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 18 za, tak? 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 za, 0 przyjęła. Wraz z poprawką. Proszę Państwa. Przystępujemy do procedowania uchwały według druku nr 12. To jest projekt Komisji Planowania Przestrzennego i tu jest negatywna opinia. Bardzo proszę pan radny. Wydaje mi się, że nie będę tego czytać. Dodam tylko tutaj konsultowaliśmy sprawę z radnym w tylu okręgu. Z wnioskiem, kto przyczało nam jakie jest opinia mieszkańców. Poza tym jeżeli ktoś nie wie z Państwa, gdzie to jest to. Może nie widać, ale to jest stacja benzynowa, jak ktoś tak tutaj jest, to jest tym na tej działce. Tutaj by to miało stację. Powiem Panie Tadeuszu, nie, znam ten teren, jakbym nie wiedział Pan, gdzie to jest, to powiem Panu szczerze, że nie ma szans Pana tłumaczenia. Co? Ja stacji tu pana stacji. Nie, że nie stacji. W tym miejscu stacji. Ale będzie stacja. To nie powiem tak, czyli w tym miejscu. To jest ta działka. A to nic nie mogę wiedzieć. Panie tatku, a Kuklińskiego? Proszę? Przepraszam, nie Kuklińskiego, tylko ulica. To nie Śliwiaka też jest. To jest działka 320 przez 2. Proszę Państwa, jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Cistobotewa, Kułanki, Awante, drwi, ulica do Drwiny, Plac Targowy, Garbarnia. O. Tak jest. I to jest tył udział. Kiedyś tam było, proszę Państwa, do Bakuty, albo jakiegoś woli. No był zakład przetwarzający odpady. Ale stacji benzynowej po drugiej stronie samochodu. A nie, no faktycznie po drugiej stronie jest stacja benzynowa za Drwiną. Faktycznie. No. Ale to już nie na terenie naszej dzielnicy, bo granice naszej dzielnicy to jest ta rzeczka tutaj na Drwinę. To trudno nazwać dzieżką. To co MPWiK wpuszcza nam do wizy. Opinia negatywna. Czy otwieram dyskusję w tej sprawie? Panie Przewodniczący, mam tylko Pana zapytanie, bo Pan powiedział, że Rady z tamtego okręgu podobno porozumienie z mieszkańcami, no żadnego pisma do dzielnicy nie ma w tej sprawie, że mieszkańcy się zwrócili, radnego również nie ma, więc dla mnie by Pan... Ale uchwała jest komisji. Ja nie powiem, dodałem, jaka jest opinia Pana Nowaka. Muszę z nim rozmawiać. Pan też opinię swoje. Ma Pan rozmawiać. Nie ma problemu z tym. Następnie pojedzie dobrze. Następnym razem, jak będziemy wnioskować, to na przerwie na pewno Pan będzie za. Proszę Państwa, jak nie widzę, wniosku sprecyzowaliśmy, gdzie jesteśmy. Poprawka nie ma żadnej. W związku z tym, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały według druku nr 12? Jeszcze raz, kto jest za? Szesnaście. Dziękuję. Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? Wniosek. 16 za, 0 przeciw, 2 osoby wstrzymujące. Stwierdzam, że ta przerwa uchwała do druku nr 12. Proszę Państwa, przystępujemy do procedowania uchwały do druku nr 13. To jest projekt Komisji Mieszkaniowo-Społecznej w sprawie zadań powierzonych dzielnicom w zakresie problematyki opinii niepełnosprawnych. Pani Przewodnicząca pozwoli, że to zaferuję. Otóż proszę Państwa, za chwilę będzie następne swego typu sprawa. Z zakresu osób niepełnosprawnych w związku z problemami finansowymi miasta były wstrzymane najpierw decyzje, a potem wstrzymane sprawy związane z decyzją o realizacji inwestycji. Na szczęście przyciski jest ogłoszony przetarg na Sikicie i w tym roku przyciski dla osób niewidomych, niedowidzących będą zrealizowane. Jest przetarg, mam nadzieję, że się szybko rozstrzygnie. Natomiast mamy zadanie w cyklu dwuletnim odnośnie pochylni dla osób niepełnosprawnych od strony cmentarza Podgórskiego. I w tym roku niestety po oświadczeniu Sikitu, jest to prośba Sikitu, nie zdążą mieć prawomocnej, to nie jest pozwolenie na budowę, tylko prawomocnego zgłoszenia, tak to nazwę. W związku z tym nie mogą wypłacić całości kwoty projektantowi. I zwrócę się do nas, żeby przyszłoroczne zadanie wprowadzić zapis, że dopisuje się zapis o opracowaniu projektu kontynuacja. Bo w tym roku miał być projekt, w przyszłym roku realizacja. W tym roku dalej piszemy projekt, a w przyszłym roku piszemy projekt wraz z realizacją. To jest wprowadzenie do jeżeli chodzi o zadanie, i potem będzie wprowadzenie w następnych uchwałach do WPF-u i do WPF-u. Proszę bardzo. Tak, tylko zupełnie pytanie, było przewidziane 90 tysięcy, że ma na 80 na przyszły rok. A w tym roku jest przewidziane, z tego co pamiętam, 18 tysięcy na projekt. Jest 18 na projekt, ale sprawdzimy, mamy uchwałę. Z tego co pamiętam, jest 80. Ale to jest bardzo. Mogę się mylić. Jeśli ktoś ma wypowiedź. 80 tysięcy. Ale czujność tutaj sprawdzimy, że co my. 90 tysięcy jest proszę pana w tym roku na przyciski dla osób dla niewidomych i niedowidzących. I proszę państwa, jest poprawka zarządu w tej sprawie. Bo konsultowaliśmy tekst jeszcze, żeby wszystko miało lege artis, bo zaczynamy potem, jest problem, rada podejmie uchwałę, a jest to, że tak powiem, ostatni tutaj dzwonek przed końcem roku, żeby mogli jeszcze to wszystko pozmieniać, żeby oni to mogli poodpalać z tymi zmianami umów. Żeby, że tak powiem, uchwała była czytelniejsza, jeszcze trzeba konsultacja z prawnikiem, jest poprawka zarządu. I poprawka zarządu idzie tylko, znaczy brzmienie jest zmienione, nie jest zmieniony sens, ale jest po prostu bardziej, że tak powiem, językiem prawniczym, czyli zmienia się, wprowadza się brzmienie budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych przy schodach przy ulicy Bielskiej na wysokości cmentarza Podłużkiego, realizacja zadania pracy budowlane 80 tysięcy złotych, w miejscu zapisu realizacji zadania pracy budowlanej wprowadza się opracowanie projektu kontynuacji. Czyli jest opracowanie projektu i kontynuacja jakby realizacji. Czyli jest, tylko dopisuje się słowo opracowanie. Ktoś z Państwa? Nie. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Ktoś z Państwa jest za przyjęciem poprawki zarządu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada przyjęła poprawkę i teraz głosujemy poprawkę wraz z uchwałą. Kto z Państwa na tym za przyjęciem uchwały do druku nr 13 wraz z poprawką? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Zadam, rada przyjęła uchwałę wraz z tą poprawką.